na czerwonych klawiszach łopak zionkowy, na nordzie prawdopodobnie. Tu na środku ten siedzący, tam dwa nawet mu dali placki, bo jeden dla tego szaleńca to za mały. No dawać nam Michała, ej kamerzyści. Kowalski, skromny chłop, to zawsze z tyłu siedzi, żeby go nikt nie widział, no. O, siedzi ten z brodą tam, idzie taką fortepiana. Nareszcie jest tak, że dzieci grają, ale stare pierdziele, których już wszyscy znają. Teraz grają piosenki te, co już są. Młodzi ludzie, którzy po swojemu to zaaranżowali i grają sobie teraz to, co już jest. No, hej! Gałąź nie daje się nagrać. Królewno zalejesz, bo ja nagrywam teraz. A już woda się gotuje, co? Jeden zespół sobie gra. Chłopaki się zmieniają, śpiewają i jest gites. Na żywo wszystko idzie, ktoś tam się pomylił czy coś. Przed chwilą śpiewał gościu, zapomniał słów. To jest piękne. Stary ten, z budki suflera, jak on tam się nazywa? Takie tango, co śpiewa tysiąc lat, zapomniał też kiedyś, nic się nie stało. No zobacz Michała teraz, było widać ładnie. No piękny chłopak, to jest to. Janusz Radek, wielkie brawa. Janusz, fantastycznie, jeśli chcesz złożyć życzenia, to teraz jest ten czas, bo będziemy się już powoli żegnać z naszymi widzami. Proszę Państwa, wszystkim Państwu życzę przede wszystkim dużo zdrowia. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz miliardy. Zdrow, teraz na święto. Tak, moim dzieciom, teraz miliardy zdrów. Spełnienia marzeń mojemu ojcu i moim teściom. Kochani, dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Było w dwóch częściach. W pierwszej było dużo życzenia, w tej dużo muzyki i również wasze życzenia. To był cudowny czas. Chcielibyśmy złożyć najlepsze życzenia świąteczne. Niech ten Chrystus zmartwychwstały po prostu będzie w państwie. O, Chrystus w telewizji jest, patrz ta. To nie jest to tylko pamiątka, tylko zmartwychwstaje w dniu dzisiejszym.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego przesyłamy z tego studia. Dzięki, żeście potwierdzili chłopy. W pierwszej części tak spodobał się Państwu występ akademickiego chóru Politechniki Lubelskiej, taki zmontowany na te potrzeby, które teraz są wraz z Towarzyszeniem. No to o to chodzi, żeby montować. Jeszcze raz przypomnieć dla naszych widzów, specjalnie dla Was i podziękować za to, że byliście z nami. Wszystkiego dobrego. Alleluja! Radujmy się! Alleluja! Wszystkiego dobrego! No to jest kapela, pani. Przez Facebooka czy tam przez... Widziałaś kiedyś takie coś, Alina? Każdy w chałupie siedzi i jest orkiestra. To ja tak grałem przez ostatnie 20 lat. Każdy dostawał plik do chałupy i się uczył w domu. Przychodził i się grało od razu bez żadnych prób. Można? Można, tylko trzeba wykorzystywać to, co jest, a nie tam dalej łopatą okopy robić. Witajcie. O, i siedzę sobie przed chałupą właśnie. I patrzę. Co tam u sąsiada, Panie Święty, słychać? Słońce teraz świeci, to ja za bardzo nie widzę, ale gdzieś tam u tego sąsiada. No i ręce mi się trzęsą, bo mam ikona w ręku. Ostatnio jak byłem na Jędrzejowym odpuście, to Piotrek mi się skarżył, że z traktorów tam tablet gdzieś tam był, ale ten tablet się nie nadaje. Dlatego, że kurz się w ogóle się robi. Ja odpowiedziałem, że trzeba nawet wsadzić w fajkę. Poszliśmy do drugiego traktora i mi pokazał to samo, tylko że już tego tableta nie było, tylko w tej wajsze już był właśnie wsadzony tablet. I teraz trzeba Nikona, tego co ja tu trzymam teraz w ręku i tam chcę zajrzeć do sąsiada, mu się ręce trzęsą i nie mogę, trzeba wsadzić w nasze oczy. Po co my mamy chodzić z ikonami, telefonami, wiadomo z czym, jak możemy to sobie sami zamontować i mieć cały czas tu i teraz.